Siemano, 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 tutaj Zakulników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnym Dramaturga. A dzisiaj jaki temat sobie poruszymy? Sipowanie, sipy w totalnej porażce, moi drodzy. Video, na pierwszy ogień wystartuje sip potasmą. Szczerze, jakbym miał to kurde ocenić. Moim zdaniem, jako przyjaciele wypadają całkiem spoko, bo wariacki wyścigu, nawet całkiem spoko relacja pomiędzy nimi była. Przyznam, jako przyjaciele Owen i Kitty wypadają zajebiście, moim skromnym zdaniem. Natomiast jakbym miał widzieć jako związek, bo wiem, że i taki się plata po internecie, bo sobie troszeczkę ostatnio przeglądałem. Szczerze, ciekawie by to wyglądało. Myślę, że całkiem spoko mogłoby być to zaprezentowane. Nie powiem, że nie. Ale czy miałoby to rację bytu w kanonie, jeśli by to dali w kanon? Gdzie ten ship mógłby się rozwinąć? Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, moi drodzy, jakby to mogło wyglądać. Mi się wydaje, że całkiem spoko, bo naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, Owen i Kitty mają dosyć taki dziwne, może nie dziwne poczucie humoru, źle mówię. Mają bardzo, tak można powiedzieć, łatwo siebie rozumieją, łatwo ze sobą nawiązali kontakt, dosłownie. Przyjaźń była od samego prawie, że początku, odkąd się tak bliżej poznali, nie? Kiedy Noah poznał Emmę tak bardziej bliżej i wtedy w tym samym czasie, no, Owen i Kitty się zaprzyjaźnili, dosłownie, nie? I ta relacja była taka dosyć ciekawa pod tym względem, że no, chcieli tak jakby... W sensie Owen i Kitty chcieli zniknąć, wiadomo, Emma i Noah i tak dalej, i tak dalej. I było widać, że oni też się bardzo lubią, więc jakbym ich widział jako związek, szczerze, nawet by to dało radę, chciałbym to śledzić, na pewno bym to śledził. Powiem wam, że mogłoby być to coś ciekawego, ale czy miałoby to rację bytu w serialu? Nie mam żadnego pojęcia, nie wiem jak mam to ocenić, moi drodzy, ale myślę, że to byłoby... naprawdę dosyć zabawne i fajnie by się mi to oczywiście śledziło. Więc tutaj jakby ten ślip miał ocenić skali od 1 do 10, jakby on w ogóle wypalił, miał rację kurde bytu, szczerze? Powiem wam, że dałbym taką ósemeczkę bym dał na 10, coś takiego, moi drodzy, szczerze powiedziawszy. A teraz dajmy coś tak bardziej kanonicznego, kurde. Max i Scarlett, dokładnie tak, Max i Scarlett. Co ja na ten temat sądzę? Szczerze, ship jak dla mnie. Gdyby nie było to na zasadzie relacji, hejtujemy się, nienawidzimy się nawzajem, mamy jakąkolwiek wspólną relację, poza tym, że Scarlett przez większość wyspy Pakite była poduszkiem Maxa, miałoby to sens, byłoby to coś ciekawego. Ale też można ich finished. Dobra, źle to mówiłem, może słowa shipować. Ale było widać, że gdyby nie było tej, można powiedzieć, negatywnej relacji, że oni się nienawidzą, nie cierpią się, to może i byłaby z tego przyjaźń. Może związek to nie, ale przyjaźń może i byłaby pomiędzy Maxem a Scarlett. Dosyć ciekawe by to na pewno wyglądało. Fajnie by mi się to akurat śledziło. I myślę, że jakby taki ship został nawet pokazany w jakiejkolwiek formie serialu, mógłby nieźle nawieszać. Może ten ship i byłby gówniany, ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, psychopatyczna Scarlett i debil Max, przyjęłoby się to? Nie mam żadnego pojęcia. Ja bym pewnie cringe'ował, bo widząc ich jako para, wolę ich jako wrogów, bo przynajmniej coś się dzieje, jest akcja, ciągle się coś dzieje. Scarlett chce się pozbyć Maxa z wyspy i tak dalej, Max się wygłupia, kompromituje się, na każdym kroku jest zabawnie, nieśmiesznie, prawda? Ale sobie wyobraźcie, odwracamy sytuację i oni się na przykład kochają. Dosłownie jest relacja, jak na przykład z Mike'em i Zoe, że jest wielka miłość, bla bla bla, cukrzenie pomiędzy sobą. No wyobraźcie sobie to, moi drodzy, to byłoby coś po prostu pięknego, a zarazem bardzo chorego i nie wiem, czy ja bym to po prostu zdzierżył. Mogłoby być dosyć ciekawie, aczkolwiek z drugiej strony, no nie wiem, poczułbym się bardzo dziwnie oglądając taki ship, więc tutaj ja bym dał ocenę, powiem wam szczerze, tak 5 na 10, jakby to w ogóle doszło do skutku, jakby ten ship miał ocenić jakiejkolwiek kategorii, tak 5 na 10, tak chyba sprawiedliwie, czyli taki można powiedzieć typowy średniak, bez polotu, głupi ship, bez sensu,
Może być, ale na pewno nie chciałbym tego, moi drodzy, oglądać. I następny ship to jest Amy Stoffer, dosyć ciekawy ship, który też, można powiedzieć, sobie wziąłem na muszkę. I szczerze, Amy jest wredną małpą. Dręczyła swoją siostrę Sammy, siostrę bliźniaczkę, tak? Stoffer z kolei jest typem, który, można powiedzieć, chce wymigać Kisa z prowadzenia programu. Tak było na wyspie Pakit. I szczerze, tutaj jest wspólna cecha. Oboje są zapatrzeni w siebie. Myślą tylko o sobie, jak dokopać drugiemu. Może Toffer bardziej nie, bo Toffer bardziej patrzy na swój wygląd. Natomiast Amy, no, jest taką typową, jestem najlepsza, jestem najważniejsza, jestem tą najładniejszą. Więc tutaj Toffer sobie też patrzy głównie na siebie, aczkolwiek chce jeszcze wyziutać, wiadomo, starego wygę z programu, jeśli chodzi o prowadzenie go. Więc myślę, że tutaj ta para mogłaby wypalić. Szczerze, to by mogło wypalić, nie? Myślę, że miałoby to jak najbardziej sens. Myślę, że dosyć ciekawe wątki byłyby prowadzone z nimi. Aczkolwiek, czy chciałbym taki ship w ogóle ujrzeć? Czy dla mnie jest taki ship cringe'owy i w ogóle? Dla mnie, patrząc na charaktery obojga bohaterów, Amy, a także Toffera, miałoby to sens. Ponieważ oboje są wredni, oboje są, powiedzmy, specyficzne charaktery mają na tyle, że wokół siebie mogliby poczuć nawet mięty, gdyby inaczej wątki zostały napisane przez scenarzystów. Miałoby to jak najbardziej sens. A chciałbym coś takiego zobaczyć, szczerze? Raczej nie. Nie wyobrażam sobie Toffera i Amy jako silkę, jako przyjaciela, jako związek. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego, więc dla mnie 6 na 10, takie naciągane, można powiedzieć, od biedy ujdzie, ale nic, można powiedzieć, ponadto. I ostatni ship na ten odcinek, oczywiście Deepix Sky, najgorsze gówno, kurwa. Sorry za reakcję, naprawdę. To jest ten ship, wiadomo, jest kanoniczny, jako jedyny z tego tak naprawdę wszystkiego. No może Max i Scarlett, można powiedzieć, że są kanon, bo wiadomo, praktycznie się nie rozdzielali na wyspie Pakita, ale to tam mniejsza o to. Teraz skupiamy się na tej dwójce, Dave i Sky. Ja pierdolę, naprawdę. Można powiedzieć, tutaj mamy chłopaka, który chciał mieć, można powiedzieć, dziewczynę za wszelką cenę i mamy tutaj dziewczynę, która ukrywała, że ma chłopaka i w dodatku jeszcze Dave'a oszukiwała praktycznie, że do samego końca, że no ma już kogoś innego, potem tłumaczyć się, że tak naprawdę, że chciała go już dawno rzucić, jeszcze przed programem, tak? I jeszcze jak Dave pokazywał swoje, można powiedzieć, uczucia, to on był odrzucany, więc really, scenarzyści, mieliście taki dobry potencjał z tymi postaciami na wątek mięsny. Czemu żeście to kurde zjebali? No Fresh TV, naprawdę. Czemu żeście to kurde zjebali? I to dosłownie. To jest po prostu totalne gówno. Nie powiem, że nie. Ajajajajaj, co ja się z wami mam? Twórcy. Naprawdę. Już pali czasami potrafią niektóre wątki lepiej napisać. XD. Ale no szczerze, powiem wam, że Dave i Sky, najgorszy wątek miłosny w historii totalnej porażki, w historii w ogóle seriali animowych, w historii reality show. Naprawdę, nie polecam, jeszcze raz kurwa, nie polecam. Minus 100 na 10, moi drodzy. A jak wy oceniacie shipy, które przedstawiłem i jakie wy shipy chcecie przedstawić w komentarzach? Oczywiście napiszcie mi, bo jestem dosyć ciekawy, jakie są wasze ulubione shipy w totalnej porażce. Chętnie się, można powiedzieć, zapoznam tymi shipami, bo pewnie dosyć ciekawe będą to niektóre wątki, bo sam nawet o większości shipów z TD nawet nie wiem, więc fajnie będzie się zapoznać z waszymi opiniami, jak i komentarzami, co wy na ten temat sądzicie. Tutaj był Zakulników, trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Na razie.